Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z dodatku DLC Gniew Druidów do gry Assassin's Creed Valhalla. Wygląda na to, że przed nami koronacja nowego arcykróla Irlandii. O tym właśnie ma traktować kolejna misja fabularna, jaką się dzisiaj zajmiemy, ale oprócz tego zajrzymy raz jeszcze do Azar, bo tutaj mamy też to zwiększanie zasięgu wpływów Dublina i na dobry początek pogadałbym z Azar, żeby dowiedzieć się, jak tutaj to konkretnie będzie wyglądać. Na bieżąco oczywiście możemy ze skrzyni odbierać się w tym przypadku odzież, a z czasem będą to jeszcze kolejne towary. Ah, Eivor, a welcome vision for my eye. No dobra, niech jeszcze pogada, czym się tu zajmuje. Tell me about what you do here. I trade our trade post resources. Foreign lands can provide us with rare exotic goods. New contracts, new riches. No i proszę bardzo. Tak jak to miało miejsce też w podstawce, gdzie chociażby wymienialiśmy ryby złowione na jakieś nagrody, albo inne jakieś dobra, które zbieraliśmy. Tak tutaj w dodatku również mamy takie mini wyzwania polegające na tym, żeby po prostu oddawać różne właśnie towary wprowadzone w tym DLC i w nagrodę możemy otrzymywać coś ciekawego. Widzę, że nawet jest pancerz, zestaw rynsztunku z Iberii. Tylko, że wiadomo, nie na wszystko jeszcze mnie stać. Chyba bym zaczął mimo wszystko od tego, gdzie tylko jest sama odzież wymagana. Chociaż jeszcze się zastanawiam. No tutaj też potrzeba tego niewiele. A tu akurat mamy karwasze z Iberii, zasoby w placówkach handlowych i renoma Dublina zwiększona oczywiście. Pierwszy emir Kordoby został wygnany ze wschodu po tym, jak Abbasydzi wymordowali jego rodzinę i zniszczyli ich kalifat. Przełamanie jego wrodzonej nieufności będzie wymagało długich i kosztownych zabiegów. No dobra, dostarczamy wszystko. I w nagrodę mamy karwasze. Tak samo dalej możemy tutaj jeszcze w coś zainwestować. Zbroja z Iberii. Emiratem Kordoby włada Muhammad I z dynastii Umayyadów. Emir musiał mierzyć się z licznymi niepokojami, dlatego bardzo ceni sobie stabilnych partnerów handlowych. Proszę bardzo. Kolejny element opancerzenia. No to lecimy dalej. Tutaj jeszcze gdzieś był hełm z Iberii. Ojciec Emira władał o wiele surowszą ręką, ale to właśnie on jako pierwszy nawiązał kontakty handlowe z Dublinem, które ja podtrzymuję jako tradycję rodzinną. Dobra, i zastanawiam się, czy jeszcze inwestować, czy poczekam na to, co będzie tutaj wymagane na kolejne elementy zestawu. Chyba poczekam właśnie. A potrzebuję jeszcze paru rzeczy. No dobra, to na razie podziękujemy. Perhaps that's enough. I odejdziemy na razie stąd. I look forward to your return. Czyli tutaj właśnie na bieżąco będziemy jeszcze... Wow, czemu mi tak przyniosło dziwnie? Na bieżąco będziemy wracać, renoma Dublina będzie zwiększana na bieżąco, więc tutaj nie musimy się też o to martwić, a skrzynię będę też regularnie poza nagraniami przeszukiwał, żeby nic mi tutaj nie przepadało tak na dłuższą metę. Możemy sobie podejrzeć na razie statystyki, tak to wygląda w podstawowej formie, no i przy okazji wygląd. Oczywiście nie wszystko jeszcze będę miał dostępne. Na razie tylko trzy elementy zestawu. Ale proszę bardzo, coś takiego. Atak wzrasta po uniku przez 4 sekundy, plus 15%, a raczej plus 15 punktów do ataku. A później dodatkowe zwiększenie obrażeń od ataku wręcz i unik. To też ciekawe. Nawet pasuje do stylu rozgrywki, kiedy bardziej walczymy. No ale na razie wracamy do zestawu klanu Kruka. A myślę, że całkiem niedługo uda się ten nowy, pełny zestaw jak najbardziej zgromadzić. A więc przechodzimy do głównej misji fabularnej dzisiaj. Nadszedł czas, by koronować nowego arcykróla Irlandii. Eivor musi wrócić do Barifa i stawić się na ceremonii w Tarze.
Barif jest oczywiście w Pałacu Królewskim, do którego możemy się teraz przenieść. Ciekawe zatem, czy nie opuścimy już tego regionu, żeby popchnąć historię do przodu. Barith, Flan's gift is on its way to Meath. Very good. I was just preparing to leave for the coronation, though I now have a problem on my hands. What is it? Flan's poetess, Kira. She was here delivering a formal invitation, and now I do not know where she's gone. Do you think she's in trouble? No, I think she is amusing herself somewhere. Likely perusing Dublin's markets. We need her. The High Poetess is an important member of the King's Court. There cannot be a coronation without one. I will find her. Where should we meet? By Dublin's gates. I will ready the horses. O kurczę, to jest tak ważna? Tutaj chyba mieliśmy od niej list właśnie, proszę. Już to odczytywaliśmy oczywiście. Odszukaj poetkę Flana, często myszkuje po targowisku w Dublinie. No dobra, nie będziemy musieli za daleko zatem odbiegać. I mam nadzieję, że szybko ją znajdziemy. Dużo wcześniej się o paru postaciach dowiedzieliśmy dzięki temu, że czytaliśmy te notatki, te różne listy. No i gdzie to będzie? Gdzieś po tamtej stronie, okej. Nie powinno być raczej dużym problemem, żeby ją zlokalizować na tak niewielkim obszarze siłą rzeczy. Zaraz zresztą zobaczymy. No i? For a greater tomorrow he shall bring the southern Nail King of Kings. That is the voice of a poetess. The standard is low in these lands. Dokładnie. Trudno byłoby jej nie zauważyć w takim razie, skoro z daleka już byliśmy w stanie ją usłyszeć. Oh Flan, isn't he grand? He owes something here that rhymes. Enough of your yawping! For the sake of our ears, shut your mouth! Sure, and you're an idiot. You are all the same. Grab the bitch! Faye, won't you let a caged bird sing? Shit. I'd hoped an audience of tone-deaf Danes might permit. Are you kidding? Hold her down! Wonder of wonders, how much trouble can I be in at once? Can't help you. This one comes with me. No, no, no! She will answer for this insult! Can't change your mind? You owe me. Okej. To dopiero pięściami dadzą się przekonać w takim razie. No niech im będzie. Ale naprawdę nie chcieliście tego. Idealne uniki. Dobra, jeszcze ty. No i od razu się zrobiło jakoś tak dziwnie spokojnie. Otrzeźwi Kiarę. Ja nie wiem, czy to będzie możliwe. Wstajemy, halo. On your feet, poetess. Mulian. Everything is spinning. A cold bath will remedy this quickly. No tak, już niejednokrotnie w ten sposób próbowaliśmy kogoś otrzeźwić i to akurat wydawał się bardzo skuteczny sposób, więc teraz powinno być tak samo. Maledhrach, what was that for?
to flush the ale from you. If you think I'm going to lug you to Tara, you're mistaken. Tara? Wait, who are you? Bardit sent me to collect you. He's waiting at the stables. Ah, an envoy. Tell me, how much coin would an envoy be wanting to speak nothing of this brawl to Bardit? He'll tie a guard to my hip the next time I'm in Dublin. A man can be so sensitive sometimes, do you know what I mean? I do. Bardit is my family. Well then, I think my mouth has gotten me in enough trouble today. Try opening it less. Works for me. Shall we? No to idziemy, rzeczywiście. Bardit has never spoken of you. What name do you bear? Eivor. I hail from Norway, now settled in England with the rest of my clan. A clan, eh? Are they all fist thumpers like you? It is because of these fists you live to sing another day, Votis. So true. Yes, the Bardit. Bardit. I was beginning to worry. What took? There was trouble. Ara, no need to be so tense. Shall we ride for Tara? We don't want to be late for the coronation. After you. A wezmę tego konika w takim razie. Dla odmiany. Jara ruszyła od razu przodem. Mam nadzieję, że sobie we trójkę jeszcze tutaj pogadamy po drodze. I was surprised to meet a member of your family, Bardit. Eivor told me he's come from England. Yes. Eivor is helping to establish trade in Dublin, secure valuable resources with faraway lands. In time, Dublin will become the heart of Ireland's trade, one that each and every kingdom can benefit from. That will no doubt please the future High King. Yes, well, above trade, I am hoping Flann can see Dublin as a friend and ally. You and many others. A relationship with Bardit would be one worth fostering. It would be foolish of your king to ignore it. It appears Eivor is not abreast with our kingly history, Bardit. We were hoping to have a meeting with Flann. My wish is to strengthen our ties. Can you see it done? Perhaps. We will see how the evening goes. Ja się z chęcią dowiem czegoś więcej na temat tego, jak tutaj to wszystko działa w tej Irlandii. Bo rzeczywiście Bardit tak jakby nam do tej pory nie mówił wszystkiego. Ale w miarę jak będziemy kolejne osoby poznawać, no to myślę, że też czegoś więcej się automatycznie dowiemy na temat tego, jak to tutaj wszystko funkcjonuje. No bo jednak wydaje się, że trochę inaczej niż w Anglii czy też Norwegii. Ale wydaje się, że to już tutaj będzie, prawda? Parę osób już się zebrało. Fahid! Dongata! Quite the event, hmm? Spared no expense, that much is clear. Ara, my lady, one of the priests has gone missing. A violent mess is left of his tent. I fear something terrible has happened. Missing? Are you sure? Could be nothing. Could mean danger. Where's Flann? He's not yet arrived. That gives us some time. Kira, act as if nothing were amiss. Bardit and I will look into it. Where is this tent? Up the hill, to the left. Be careful. Dobra, pójdziemy to zbadać. Może czegoś więcej się dowiemy. There was a fight here. It is the eve of the coronation and already trouble brews. Keep your wits and stay close. We do not know anything yet. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś tropy? Oczywiście, że tak. No, przede wszystkim ślady, ale i tutaj chciałem jeszcze sprawdzić. A, bo tego po prostu jest więcej dookoła, patrzcie.
I to dużo więcej. Myślę, że za tym będziemy po prostu ruszać. Something dark happened here. We must follow the blood. No właśnie, czyli gdzieś tam trzeba będzie pójść. Zobaczmy jeszcze tylko tutaj. Animal carcasses. We'll go back and follow another trail. No nie no, raczej tędy powinniśmy wyruszyć zdecydowanie. A succulent roast. Let us go back and follow another trail. The blood leads off away from the main camp. Perhaps towards those tents? Zauważyłem, Barifie, zauważyłem. Tutaj powinno być coś więcej. The blood stops here. Where do these cart tracks lead? This story is like to have a poor ending. I fear so, cousin. On such a momentous day as well. Flan's coronation may not be as hoped. No, ale chyba tam będziemy musieli ostatecznie dojechać. Czyli po śladach tego wozu. Przy okazji opal zebrany. No to nie wiem, czy od razu pójść tam na skróty? Chyba tak, bo nie widzę, żeby były jakieś kolejne ślady. To aż dziwne, że możemy w ten sposób. A czy my jesteśmy w stanie na przykład przywołać wierzchowca i zabrać Barifa ze sobą? Jeśli tak, to byłoby spoko, a jeśli nie... O, proszę. To może lepiej jednak pojedźmy za tymi śladami. Tutaj widzę, że po tej głównej drodze po prostu jechali. Są kolejne ślady. A wiecie, jeśli już nam tutaj Barif towarzyszy, to nie ma co go zostawiać, prawda? I faktycznie tutaj. There. A cart up ahead. Spoko. Trzeba to przeszukać w takim razie. Patrzcie, kogo my tu mamy. Looks like they hit a snag. Recognize him? That is Senen, the priest. Bastard stripped him of his clothes. That camp up there. What is it? Anakhtu is no camp. Though it appears someone has made it into one. Let's go. Chyba trzeba będzie w takim razie rozprawić się z bandziorami. What do you think? The priest was kidnapped. They took his clothes. I believe whoever did this means to wear them. A disguise? We'll soon find out. Może nawet podsłuchamy jakieś rozmowy, które nam coś więcej powiedzą, kto wie. Aż z ciekawości zobaczę, jak to wygląda na mapie. Jesteśmy oczywiście w tym drugim regionie. I też parę fantów tutaj ewentualnie do zdobycia. Może ja sobie to oznaczę. No i zaraz zobaczymy, co i jak. They will attack on sight here. There. And that one is dressed as the priest. Follow my lead. Show me. Ciekaw jestem, który jest ubrany jako ksiądz. Ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę tak dobrze, kto ma jakie przebranie. Podejdźmy na razie tutaj, z boku. Ale ciekawe, bo patrzcie, tutaj też kogoś właśnie mamy. A, widzę, że Barif od razu rozpoczął walkę, więc tutaj jednak skradać się nie będziemy. Zdecydowanie. W takim razie tak się z wami policzymy. Też nie będzie z tym dużego problemu. O, żeż kurde. Barif najwyraźniej nie jest wielkim zwolennikiem skradania się. Więc już pozostańmy przy tej walce. Let's search him. Zlecenie zabójstwa. Zbliża się koronacja arcykróla, w wyniku której władza przeniesiona zostanie z północnego Uinail na południe. Masz dopilnować, by Flan Sina wydał ostatnie tchnienie, nim do tego dojdzie. Patrzcie. Przebierz się za księdza i weź udział w ceremonii w Tarze. W ten sposób podejdziesz wystarczająco blisko. Poderżnij Wajdokowi gardło, gdy będą opiewali jego chwałę. Sent to kill Flan. The letter is unsigned, an unknown enemy. Come, we must bring news of this to Kira. I'm with you.
You handled yourself well, Eivor, I have to say. You really are no stranger to these sorts of encounters. You did not do so bad yourself. Aye, we stopped the death of a king this day. If only we knew who was behind it. No idea who would go to such lengths. You can take your pick of the Northern Enail kings, though it is the kings of Ulster who particularly dislike Flann. Different king, same story. Pozwolisz, Barifie, że jeszcze troszkę się tu rozejrzę. No skoro już tu jesteśmy, to wypadałoby też pootwierać te skrzynki. Towary luksusowe udało się też znaleźć przy okazji. A tutaj powinna być kolejna sztaba Wolframu. O ile oczywiście tędy się przebije, a wygląda na to, że niespecjalnie mamy taką możliwość. Patrzcie, przez moment jakbym mógł to otworzyć. Ale nie, wydaje mi się, że po prostu muszę znaleźć drogę tam do środka. I zobaczymy, czy w ogóle tędy na przykład jest to możliwe, żeby tam przejść. Bo jeśli tak, to od razu bym sprawdził. No nie, tutaj mamy schody. To jakoś też inaczej trzeba tutaj spróbować. Może właśnie z drugiej strony, patrzcie, tutaj do odblokowania i przeszukaj skrzynkę. Mamy rzeczywiście sztabę Wolframu. Czyli to jest najważniejsza rzecz, którą miałem tutaj zdobyć, ale nie wszystko absolutnie. Po drugiej stronie chyba tutaj w tej chatce też coś mamy jak najbardziej. Może przeskoczmy tutaj, będzie nieco szybciej. A tu już jest wystarczająco płytko na szczęście. No proszę, jest tego więcej tutaj. Porozbijam może wszystko. Czasem też się coś ukryje wtedy. Możemy jeszcze co nieco wtedy wówczas przeszukać. I tak powinno być w tym przypadku. Tutaj też właśnie zostawione, okej. O, a tutaj jeszcze mieliśmy opal. Tym nigdy nie pogardzę. Niby tak pojedynczo zbieramy, ale z czasem się tego zbiera naprawdę coraz to więcej. Okej, musimy wrócić do naszej towarzyszki. Z szybkiej podróży raczej nie skorzystamy. No, w sumie to niepotrzebnie się podleczyłem. Barifie, ruszamy. Tylko pytanie teraz. Nie no, właściwie nie ma co kombinować. Ruszymy, nawet jeśli mielibyśmy płynąć. I spotkamy się na miejscu, chyba że po drodze jeszcze z Barifem pogadamy, no to wtedy też wam to oczywiście pokażę. Żadnej rozmowy nie było, więc od razu widzimy się tutaj. Od drugiej strony też mogłem podjechać, co ciekawe. Nie musieliśmy korzystać z jakiejś tam głównej drogi. I proszę, już się chyba wszyscy zebrali. Ale jeśli chodzi o naszą towarzyszkę, no ona wciąż tutaj jest przy tych namiotach. Więc jednak tutaj się zatrzymamy mimo wszystko. I może poznamy kogoś więcej przy okazji. Dobra, Barifie. Mam nadzieję, że zajdziesz i że sobie zaraz pogadamy. Any story? The priest is dead, and so too are his killers. Bandits. I found this. It's an order to kill Flann. One of them was to disguise himself as a priest. Cut Flann's throat during the coronation. Right under our noses. Why take the risk? Why not poison? Or striking at him in his sleep? Poison can fail, and to kill him in his sleep lacks spectacle. But your point is sound. The killer would not have made it out alive. He was ready to die. Whoever plotted this is intent on seeing Flann fall. We need to warn him. After the coronation, I will not have this gnawing at him. Flann earned this. He will enjoy it. Meet him afterward at his quarters in Duro. He will make time for you there. Now, if you will take my excuses, I need to tidy up. Come along, Eivor. The water was not that murky, was it? You don't know much about the role of a poetess, do you, Eivor?
Enlighten me. I will. Well, what are you waiting for? I asked to be excused. That meant you as well. Eivor się chyba zapomina przy niej. A przecież Petra czeka w Anglii. I see other kings here. News of Flan's inauguration has reached far and wide. Come, we should join them. Is that him, Flan? Yes. What are they doing? Blessing him. Abbot Owen is the highest ranking official among the Christians. His blessing asserts that Flan is ready to fill the boots of his predecessor. It is all done before the Lia Fall, a sacred stone that is said to endow the rightful kings with long reigns. Does it work? Depends on what you consider long. Coronations alone. Where's the food? You have not changed. I'm here. I may as well enjoy myself. Flan for eating ye chi cooker to all chart to nach for great for paniat nar ponyar Swan robs it in your ear. Rim coabra. No co give up dina brecta. Freebals of Nie wiem jak wy, ale oglądając tę scenę miałem takie mocne skojarzenia z Wiedźminem 3. And with that, Flan's enemies multiply. This warring of dynasties runs deep. If he is a smart king, he'll be eager for allies. Smart he is, but also impassioned. His plan to subdue the north is not driven by power so much as it is bloodlust. Back there on our ride from Dublin, Kira made it seem there was more to you and Flan. What am I missing? A detail. A large detail. You see, the northern king who crowned me, Ed Findlia, he murdered Flan's father and took his place as High King. Then, as is custom, he married Flan's mother. Safe to say there's no love lost between you? None. To Flan, Ed was a venomous snake, and so too are the ones he favored. Winning his trust will be no simple task. We just thwarted an attempt on his life. That should at least perk his ears up. Let us hope. I will leave immediately for Duro. Meet me there as soon as you can. No dobrze. To oczywiście już nowe zadanie, którym zajmiemy się najpewniej w kolejnym odcinku. Misja ukończona. A nasz przerośnięty ryś tutaj został, widzę. Dwa punkty umiejętności wpadły przy okazji. Ciekawe, czy też tą Kiarę gdzieś tutaj możemy jeszcze znaleźć i na przykład z nią pogadać.
Będę musiał to sprawdzić, rozejrzeć się tutaj. Do Darrow będziemy ruszać w kolejnym odcinku. Czyli tutaj, niedaleko kolejnego punktu widokowego, przy okazji też niedaleko placówki handlowej, którą wypadałoby przejąć jak najszybciej też. Sprawdźmy przy okazji kodeks, bo tutaj coś nowego się pojawiło. I to więcej niż jeden wpis. Proszę, na jej temat chociażby. A do tego frakcja. Armia Flana. Dobra, to by było tutaj na tyle. Rzućmy jeszcze okiem na ekwipunek. I czy ja tutaj coś nowego dostałem, nie licząc na przykład jakichś run? Zlecenie zabójstwa. Aha, to to, co już odczytaliśmy wcześniej. No i dwa punkty umiejętności wydamy. Już to czerwone drzewko też mam prawie w pełni rozwinięte. Może tutaj teraz działania w ukryciu, odporność na silne ataki. I wobec tego tutaj się z wami pożegnam. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i oczekujcie na kolejny odcinek. Trochę się jeszcze rozejrzymy na pewno po tym regionie, no i zapewne spotkamy z samym Flanem. Póki co to by było na tyle. Cześć!